Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów. Życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Wydawało się, że mecz jest pod naszą kontrolą. Prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy sytuację, strzeliliśmy bramkę po rzucie karnym i wszystko było spokojnie, zgodnie z planem. I na drugą połowę chłopcy przez pierwsze 10-15 minut chcieli chyba pograć na stojąco. To się zemściło, natychmiast Unia wykorzystała naszą bierną postawę, strzeliła ładną bramkę. No potem my już znowu przejęliśmy inicjatywę, stwarzaliśmy sytuację i co tu dużo powiedzieć, no żałujemy bardzo, dzisiaj straciliśmy 2 punkty, a nie zdobyliśmy 1, bo przynajmniej jedna z tych sytuacji, czy poprzeczka, czy kapitalna interwencja Liska po strzale Janusza Wolańskiego, no uratowała, myślę, remis dla Unii, a nas niestety zabrała 2 punkty. Ale ja jestem nie do końca niezadowolony, wiadomo, że z wyniku nie bardzo, ale ambitnej Unii myślę, że ten remis ich zadowala i ja trenerowi gratuluję. Pozostaje mi się zgodzić z oceną spotkania trenera, bo tak rzeczywiście spotkanie przebiegało. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była słaba, nie wiem, czy to była powodem tej słabej gry była dobra gra drużyny z Polońca, czy po prostu my tak ten mecz rozpoczęliśmy i tak to niestety wyglądało. Na szczęście dobra reakcja w przerwie, dobre zmiany pobudziły nas do lepszej gry. Faktycznie Poroniec troszkę spuścił z tonu, nie wiem, czy nie było to spowodowane pogodą i lekkim zmęczeniem. Stworzyliśmy sobie sytuację, może nie jakieś stuprocentowe, ale do strzelenia bramki, strzeliliśmy bramkę. Niestety nie udało nam się tej jakości utrzymać i Poroniec później stworzył sytuację, co najmniej 2 bardzo dobre, klarowne. Na szczęście tym razem obroniliśmy to, a w końcówce przy niewielkim szczęściu Adrian Chłoń mógł przerwować bramkarza i moglibyśmy wygrać. Ale oczywiście ten punkt jest dla nas bardzo cenny. Wreszcie strzelona bramka i to z taką drużyną, także muszę pogratulować tym młodym chłopakom, którzy się stawili czoła naprawdę mocnej, dobrej drużynie i oczywiście cieszymy się z tego punktu.